Ostrzeżenie. Produkcja ta jest bardzo dziwna, wręcz psychodeliczna. Osoby o słabych nerwach proszone są o opuszczanie tej serii. Chociaż pewnie będą żałować. Za niedługo sklep zostanie zamknięty. Przepraszam, co? Dzień dobry, czy mogę... To nie zajmie dużo czasu. Co tu widzisz? Jesteś pewien? Tak czy inaczej, to... Tak, mamo. Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, witam was w grze Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Jest to... gra o pewnej dziewczynce ze schizofrenią, przynajmniej tak mi się wydaje po tych kilku minutach, które ograłem. Tak, myślę, że z 5, może maksymalnie 10. Powiem wam szczerze, nigdy... nie przypominam sobie, żebym miał takie ciary podczas czytania głupich dialogów. Nie wiem, czy to jest wina samego audio tutaj, które gra wam w tle. Nie wiem również, czy nie jest zbytnio za głośno. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli będzie za głośno, no to niestety będziecie musieli przeżyć ten pierwszy odcinek, który będzie troszeczkę nieskalibrowany, ale naprawdę audio to jest mega głośne. No i co ja wam mogę o tej grze powiedzieć? W sumie nic, musicie sami zobaczyć. Tak jak zauważyliście, była adnotacja to jest z samego początku, że gra jest naprawdę psychodeliczna. Inaczej ostrzeżenia bym tu nie wklepywał. Więc zacznijmy nową grę. Idę do swojego pokoju, starając się nie rozglądać. Wokół mnie tańczą złośliwe cienie, poruszają się szybko w górę i w dół, po ścianach i po suficie. Jeden z tych cieni figlarnie przemyka obok, lekko dotykając mojej twarzy. Uśmiecham się i idę dalej, nie zwracając na to większej uwagi. Czasami tak łatwo jest stracić panowanie nad sobą i dać się wciągnąć w szalony taniec, po czym poczucie czasu zupełnie znika. Zresztą, kompletnie nie mam czasu. Mama kazała iść spać. Idę do swojego pokoju, mijając kuchnię. Nawet przez zamknięte drzwi unosi się chłód mogiły. W pierwszej chwili pomyślałam, że o drzwi opiera się trup, który dmucha przez dziurkę od klucza, chichocząc szyderczo. Aha, co za nonsens. Wiem na pewno, że w naszej kuchni nie ma martwych ludzi. Wiem na pewno, że w naszej kuchni nie ma i nigdy nie było martwych ludzi. Wiem na pewno, że... Zerwałam się z miejsca i popędziłam w stronę zamkniętych drzwi.
Cienie natychmiast zaczęły tańczyć 5 razy bardziej chaotycznie. Nie wiedziałem, czy chciałem je zniechęcić, czy uspokoić. Teraz to już bez różnicy. Rozumiesz to? Machałam rękoma, próbując odstraszyć irytujących prześladowców i nagle zdałam sobie sprawę, że nie mam możliwości, żebym zwolniła na czas. Nie mam wyboru, muszę wyważyć drzwi. Jeśli ktoś jest w środku, to na pewno wystraszę go na śmierć. Chociaż czekaj. Jeśli wystraszysz martwego człowieka na śmierć, to czy to nie czyni go ponownie żywym? Nie, nie, to się nie uda. Co mam zrobić? Zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, z impetem uderzyłam w drzwi, wyważając je. Zgodnie z oczekiwaniami, w środku nie ma trupa. Jest jednak karton po mleku, który dziś kupiłam. Stoi na środku stołu i wpatruje się we mnie zmrużonymi oczami. Patrzę na niego z powrotem. Nic się nie dzieje. Na co ja w ogóle czekam? Na pochwałę? Ale czy zrobiłam coś, by na to zasłużyć? Nie wydaje mi się, żeby karton mleka miał jakiekolwiek znaczenie, czy stoi na sklepowej półce, czy na środku stołu w kuchni mamy. Z drugiej strony, nikt nie piłby mleka prosto w sklepie. Wychodzi na to, że zabrałam karton z najbezpieczniejszego dla niego miejsca w przerażającą niewiadomą. Przepraszam, mleczko. Zawstydzona odwracam się i pospiesznie wychodzę z kuchni. Jestem taka problematyczna. Idę wąskim korytarzem do swojego pokoju. W drzwiach spotykam znajome bezkształtne stworzenie, które przybiera do mnie i zaczyna obwąchiwać każdy centymetr mojego ciała, jakby głodniały pies. Nie walczyłam z tym, bo wiedziałam, że to nie ma sensu. Po prostu znoszę to milcząco, podczas gdy ono trzyma mnie mocno, nie pozwalając mi się ruszyć. Obwąchawszy mnie od stóp do głów, stwór wyciąga swoje szkarłatne łapy, odsłaniając pojedynczy pazur, cienki i ostry jak żyletka. Znowu? Spoglądam pytająco prosto w bezdenne oczy potwora. Nie ruszaj się! Stwór ściska moje ramię tak mocno, aż było widać żyły. Nadal wpatruję się w czarne szczeliny w jego oczodołach, ignorując wszelki ból. Wysywałam tyle razy. Przestań się wiercić. W tym samym momencie pazur wbił się w moje przedramię. Nie czułam prawie nic poza ledwie wyczuwalnym poruszeniem pod skórą i dzwonieniem napiętych ścięgien. Ale wtedy pazur wstrzyknął swój jad. To boli. Przed oczami zamigotała mi biaława mgiełka. Palce zaciskały się i rozbierały, a ja zaczęłam tracić kontrolę nad swoim ciałem i powoli osuwałam się na podłogę. Tak jak ostatnio. Jednak... Dlaczego? Dlaczego jest tak gorąco? Czułam, że powoli gotuje mi się krew. Intensywny dreszcz przebiegł przez moje ciało, paraliżując każdą komórkę. Gdy moje żyły i tętnice rozgrzały się, ledwo mogąc wytrzymać napór. Próbuję krzyczeć, ale zamiast słów wypływam gęstą, mleczną pianę. Zauważając to, stwór rzuca się na mnie z furią i chwyta mnie za gardło, nie wyciągając z mojego przedramienia zdrutego pazura. Zabij mnie! Zabij mnie! W korytarzu rozlega się historyczny wrzask. Stwór w przypływie szaleństwa zaczyna drapać mnie po szyi. Jasne bryzgi lecą we wszystkich kierunkach, uderzając o ściany z dźwięcznym łoskotem. Staram się zapamiętać, gdzie spadła każda kropla, by móc je wszystkie zabrać. Nie zapomnieć. Najważniejsze to nie zapomnieć. Nowa fala bólu ogarnęła mnie. Wszystko zgasło w jednej chwili. Powtórz. Nigdy nie będę pić mleka. Nigdy. Powtórz. Nigdy nie będę pić mleka. Powtórz. Nigdy nie będę pić mleka. Nigdy nie będę pić mleka.
końcu dotarłam do swojego pokoju. Mam już dość tego całego zamieszania. Dobrze jest czuć się przytulnie i ciepło w swoim ulubionym pokoju. Nawet dziwne odgłosy zza drzwi ani trochę mi nie przeszkadzają. Mama kazała mi iść do łóżka, więc muszę poczynić wszystkie niezbędne przygotowania. Umyłam twarz i stoję teraz przy lustrze, ze szczoteczką do zębów w ustach. Patruję się swoje odbicie, które nie wykazywało chęci pójścia do łóżka. Tak, rozumiem, o co ci chodzi. Kiedyś moją ulubioną porą dnia były ostatnie chwile przed snem. Moment oczekiwania na nieuchronne zdarzenie rzeczywistości ze światem marzeń był kiedyś moim ulubionym momentem. Budziłam się tylko dlatego. Żyłam cały dzień tylko dlatego. Moim największym marzeniem jest przespać cały dzień. Jakie to by było wspaniałe. Jednak sny powoli, ale nieubłagalnie się ulatniały. To było tak, jakby ktoś wyciągnął mnie z głowy, jedno po drugim, jedno po drugim. Aż nie zostało nic. Znów musiałem iść do łóżka, choć nie czułam takiej potrzeby. Po skończeniu mycia zębów, sięgam po lekarstwa. To zabawne, ale nie mam pojęcia, co one dokładnie robią. Zawsze połkałem je naraz bez zastanowienia. Teraz chciałem się im przyjrzeć z bliska, poczuć je w palcach, posmakować. Wszystko, żeby zdobyć więcej czasu. Gładka i wydłużona czerwona kapsułka patrzy na mnie. Na zewnątrz pokryta jest mętną, półprzezroczystą powłoką, ale wciąż można zobaczyć jej zawartość. Więc, co masz w środku? Naciskam lekko na obie strony kapsułki i z zaskoczeniem stwierdzam, że jest ona bardzo miękka i giętka. Ścisnęłam jeszcze raz i kapsułka pękła. Wypłynął z niej lepki, jednoczerwony płyn, obrzydlistwo, jasnoczerwony, przepraszam. Tabletka trafia prosto do kosza na śmieci. Myję starannie ręce. Nie, nie będę tego piła. Następna w kolejce była płaska tabletka o tym samym krwisto-czerwonym kolorze. Miała też odciśnięte jakieś litery. Aha, zrozumiałam. Jest to rodzaj substancji, która sprawia, że jesteś strasznie senny. Ale to nie jest prawdziwy sen. Nie, nie, nie. Nawet nie chcę tego widzieć. Jak pierwsza tabletka, ta też kończy w koszu. Następne pół godziny przebiega tak. Oglądam tabletki ze wszystkich stron i dla każdej znajduję powód, żeby je w żadnym wypadku nie brać. Zamiast tego wymyślam własne lekarstwa i z przyjemnością zażywam je jedno po drugim, poddając się ich uzdrawiającym właściwościom. Nie boli mnie już gardło. Nie boli mnie już ręka. Nie boli mnie już głowa. Nie boli mnie już serce. Nie boli mnie już brzuch. Nie bolą mnie już oczy. Dlaczego nie wpadłam na to wcześniej? To takie proste. Muszę się komuś natychmiast pochwalić. Ale nie mam je. Będzie narzekać. Poza tym jest pewna, że już śpię, więc nie chcę jej przeszkadzać. Sama coś wymyślę. A tak w ogóle, to chcę tylko pogadać. Ach, kto będzie moim partnerem do rozmowy? Hej. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Nie minęła nawet godzina, głuptasie. Wiesz, że nie wolno nam się widywać częściej niż raz dziennie, prawda? Dobra, powiedzmy jej, że nie minęła nawet godzina, głuptasie. Bądźmy mili. No i proszę, znów obrażasz. Nie jesteś choć trochę podekscytowany? Ani trochę? Nie, albo jestem dziś całkiem wyczerpany, tak jak ty. Powiedzmy to, bądźmy mili. Nieprawda. Musisz iść do łóżka. Nie ma mowy. Dość już dzisiaj mną rządziłeś. Teraz moja kolej, więc... Będę milczał, dopóki nie skończy się lekarstwo. I co teraz? Ej, ale... Ale nie możesz tego zrobić. Musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, bym czuła się lepiej. To jest dokładnie to, co robię. Ależ on jest denerwujący. Po co jednak zawracałem sobie tym głowę? W zasadzie to wcale się nie potrzebuje. W ogóle.
Jestem pełna energii i czuję się dobrze, więc nie muszę nic robić. A ty? Jedyne co możesz zrobić, to patrzeć się i pluć sobie w brodę z powodu swojej bezużyteczności. Mogę sobie wyobrazić, jak bardzo jesteś teraz zły. Skąd nagle taki dobry nastrój? Po co się smucić? Przypomnij sobie siebie sprzed kilku godzin. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie kłam, nie kłam, nie kłam. Wciąż nie rozumiem. Nie ma sprawy. Przynajmniej nie zapomnę tej nieszczęsnej smarkatej dziewczyny przez długi czas. Oj, przepraszam. Nawet nie psuj. Nie próbuj psuć mi nastroju. Dopóki jesteśmy razem, chcę się dobrze bawić, jasne? Więc teraz ty dyktujesz warunki? Tak. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz. Zobaczymy. Czy naprawdę jestem aż tak żałosna? Powiedz coś. Czuję, jak łzy spływają mi po policzkach, lądują na brodzie, a potem... Potem spadają na moje ubrania, wypalając w nich dziury. Nie wytrzymałeś zbyt długo. Cóż to było do przewidzenia? Ej, przynajmniej próbowałam. Idź i umyj twarz, później zdecydujemy... Idź i umyj twarz, później decydujemy, co z tobą zrobić. Znowu jestem przy lustrze. Patruję się w siebie, starając się nie rozpraszać drwiącymi spojrzeniami ścian i nie słuchać ich paskudnych chichotów. Ale tam było moje własne odbicie, które uśmiechało się krzywo, szczerząc do mnie zęby. Zaciskam oczy, ale to nie pomaga. Nawet gdybym zapadła się pod ziemię, nic by to nie dało. Zaczynam liczyć liczby w myślach. 2 do kwadratu, 2 razy 2 do kwadratu, kwadrat do kwadratu, kwadrat kwadratu, dwostrosłupie, struktura piramidalna w sześcianie, struktura piramidalna w hipersześcianie. Pomogło. Jednak głowa mnie zaczęła boleć. Jak się czujesz? Przepraszam, że byłem nieuprzejmy. Przeprośmy ją. To nie twoja wina. To nigdy nie jest twoja wina. Dobra, możesz się obwiniać, ale nie przesadzaj. Ja... Z jakiegoś powodu pomyślałam, że mogę wziąć sprawę w swoje ręce. Byłam już prawie gotowa. Byłam pewna, że mogę coś zmienić. To znaczy, udało mi się kupić mleko, wiesz? Wiedziałeś, jaka to była męka, prawda? Czy to dlatego wyrzuciłaś lekarstwo? Głupia decyzja, prawda? Bez wątpienia, to jest twoja decyzja, jakakolwiek by ona nie była. No, co by jej tu odpowiedzieć, kochani? Jeżeli ona naprawdę jest chora na coś, to naprawdę to była głupia decyzja. Ale jeżeli nie jest chora i ma jej to tylko pomóc, nie wiem, w zasypaniu, to jest to decyzja, którą ona sama zaakceptowała. Dobra. To jest twoja decyzja, jakakolwiek by ona nie była. Czy to ma znaczenie? Tak, nie. A co o tym sądzisz? Niczego w ogóle nie jestem pewna. I tak nie traktujesz mnie poważnie. Więc dlaczego to zrobiłaś? Myślałam, że sama sobie poradzę. Rzeczywiście, w tym momencie ból ustąpił na krótko. Teraz jednak odczuwam go z potrojoną siłą. Tak bardzo mnie boli. Weź już swoje lekarstwo, w przeciwnym razie nie będę z tobą rozmawiał. Wiesz, jak należy postąpić. Skazana na zagładę, sięgam na półkę z lekami. Połykam tabletki jedna po drugiej, odsuwając od siebie nieprzyjemne obrazy, które wciąż pojawiają się w mojej głowie. A mimo to, przed oczami stanął mi makabryczny obraz. Grudki gęstej krwi w przezroczystej otoczce spływały w dół przełyku, drapiąc jego delikatne ścianki, pozostawiając bruzdy. Potrząsam gwałtownie głową. Niech się kręci, niech boli, bylebym tylko nie myślała o tym paskudztwie. A jednak nadal jesteś taka sama. O co ci chodzi?
Boisz się samotności. Przeszkadza ci to o wiele bardziej niż ból. Tak, chyba. Podrzucam ostatnią tabletkę w powietrze, po czym łapię ją ustami. Kładę się na podłodze. Spoglądam w górę na sufit. Stamtąd z góry wyraźnie słyszę, jak woda przepływa przez metalowe rury. Słyszę trzaski betonowych płyt, które pewnego dnia zapalą się na moją głowę. Ale kochani, na ten odcinek, ja wiem, że to jest tylko 21 minut, ale nie jestem pewny, jak słychać mnie podczas czytania tych treści, dlatego to będzie taki pierwszy wstępny odcinek, który chcę, żeby pokazał, czy podoba wam się taki typ gier. Tak więc bez zbędnego gadania, grał dla was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w odcinku numer 2, który na pewno będzie.